dzień dobry wszystkim. Mam na imię Christian. To jest super przygoda, tak mi mówili, a ja no spoko, ale ja się dobrze bawię. Ich życie starało się upodobnić Jezusa, staje się upodobnić Jezusa do samego siebie. Jezusa we mnie, a ja już nie zniknę w nim. Nie widzą, że twe serce i mnie biją już razem o dar. Tak pragnę być, tak blisko Ciebie już, dając władzy całej Trójcy Świętej Twej. I jednym być,
Serce Bogiem, synem Twym, świat co trzecie rozpaczy tej. Jestem by Cię chwalić, jestem by obrażać.
cudowny, jesteś tak wspaniały, jesteś godzien przyjąć chwałę cześć. Jeszcze raz powtarzam na ten krzyż, gdzie jesteś z nami, przez łaskę Twoją z pokorą dzisiaj tuż ruszam się. Ja jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz oddaję Ci się.
Jezus pokonał śmierć. That was a great drama, wasn't it? Było super przedstawienie, było super przedstawienie, prawda? You know, there's a lot of different thinkings and thoughts out there about God and about the devil. Jest wiele opinii na temat Boga i na temat szatana, na temat diabła. I mean, most people in Poland, I believe they understand about God and the devil. They've gone to church. Ja wierzę, że większość ludzi w Polsce chodzi do kościoła i wierzy w diabła też. But I just wonder how many people in Poland truly understand what God wants and what Satan wants. Ale zastanawiam się nad tym, czy ludzie w Polsce wiedzą tak naprawdę, co Bóg chce dla nas, a co chce dla nas szatan. From that last drama we saw that we could see very clearly what Satan wants and what God wants. W tym ostatnim przedstawieniu, w tej ostatniej dramie widzieliśmy bardzo wyraźnie, co Bóg dla nas chce, a czego chce dla nas szatan. We know that Satan comes to kill, steal and destroy, the Bible says in John 10:10. My wiemy, że szatan przychodzi, aby zabijać, kraść, co czytamy w Biblii. And in John 10:10 the same verse it says, but Jesus came to give life and give life abundantly. Czytamy w Ewangelii Jana 10 rozdziale 10 wersu. Jesus said that I've come to give you life and life abundantly. Pan Jezus mówi, że ja przyszedłem, aby dać ci życie. You know, last night
Damian and I and my son, we were kind of hungry. Wiecie, ostatniej nocy ja i mój syn byliśmy coś w rodzaju, jakbyśmy byli głodni. So we decided to go to McDonald's. Have you guys been to that McDonald's down the street? Czy zdecydowaliśmy pójść do McDonalda, tak po prostu na szybko? Czy byliście gdzieś tutaj też w McDonaldzie? Pewnie many, tak. How many of you have eaten there before? Jak wielu z was tam jadło wcześniej? You like that food? To smakuje wam to jedzenie? Oh. I don't really like it either that much, but we went to eat there. Mi aż tak bardzo też nie smakuje, no ale pojechaliśmy tam zjeść. Oh, I think it was probably around after 11 o'clock at night. No i to było tak prawdopodobnie po 11 już w nocy. And so we had our hamburgers. I mieliśmy nasze hamburgery. Then we ate our fries. Jedliśmy nasze frytki. And we had our Coca-Cola. I mieliśmy naszą Coca-Colę. But we just went outside of McDonald's. No więc wtedy wyszliśmy po prostu na zewnątrz McDonalda. And I was actually surprised, it's the first time I've seen it in Poland since I've been here in the last 9 months. I coś bardzo mnie zaskoczyło, coś pierwszy raz właściwie widziałem przez ostatnie 7 miesięcy, jeszcze tego nigdy nie widziałem w Polsce. But I saw two really big bald guys. Ale widziałem dwóch takich dużych, potężnych, łysych facetów. And they were beating the crap out of each other. I oni po prostu tłukli się tak na zabitego razem. I mean, they were hurting each other really bad. Naprawdę się ranili. One guy, the one bigger guy, I think, I actually saw him kick the other bald guy right in the mouth, and I think I saw his teeth fly out of his mouth. Właściwie widziałem, jak ten jeden z nich po prostu kopie tamtego drugiego i widziałem, jak temu jednemu, który leży na ziemi, wylatuje ząb. And both of them are spitting up blood. I razem oni plują krwią. And then they just kept wrestling around in this parking lot, and they were just, it looked like they wanted to kill each other. I oni razem się tam mocują na tym parkingu i wygląda tak, jakby naprawdę się chcieli zabić nawzajem. And you know what? I said to myself, Satan is in this part of town trying to kill, steal and destroy right now at this very moment. Więc tutaj szatan widzę, że w tej części miasta szatan po prostu chce zabić, ukraść i zniszczyć. And I believe that Satan is in Warsaw today trying to kill, steal and destroy people's lives. Ja wierzę, że szatan jest tutaj w Warszawie tak samo jak wszędzie gdzie indziej, aby zniszczyć życie każdego z nas. Have you ever put together a puzzle for fun at home? Czy kiedyś układaliście takie puzzle tak dla zabawy? Yes. You like to? Yeah. Lubicie, tak? Well, sometimes when my family was bored, they would do this too. They would also put these puzzles together. No szczerze mówiąc, moja rodzina też często to układa. Jak im się na przykład nudzi, to sobie układają puzzle. And sometimes we would have these puzzles that were like 10 years old that we would try to put together. Czasami staramy się ułożyć takie puzzle, które już mają 10 lat. And so we would open the box and, you know, on puzzles you want to put together the border first, right? The outside part. Najpierw jak układacie puzzle, to chcecie najpierw ułożyć tą ramkę, tak? Dookoła, żeby było łatwiej. And then you start trying to fill in the middle pieces with whatever you can see from the outside of the box, what fits there. I wtedy tak układacie do środka i wszystko razem się łatwiej układa. And have you ever, like, gotten to the end of the puzzle and there's one piece missing from it? Czy zdarzyło wam się coś takiego, że już ułożyliście całe puzzle i nagle okazało się, że brakuje jednego elementu? And you're picking things up, looking for this puzzle piece. Where did that puzzle piece go? Nagle zostawiacie to i wszyscy szukają tego ostatniego puzzla. Maybe you go look in your other boxes of puzzles and you're looking for a piece that looks like it and you're trying to shove it in that piece, but it's not fitting in there, yeah? Może chodzicie i szukacie w innych pudełkach, może gdzieś tam się schował i macie nadzieję, że tam go znajdziecie. But there's only one piece that was designed for that puzzle to actually fit into that empty space. Ale to był tylko jeden taki puzzle, który był specjalnie zaprojektowany, żeby tutaj właśnie pasować. I'd like to tell you today that when the Bible says that Jesus came to give life and life abundantly. A ja chciałbym powiedzieć, że kiedy Jezus przyszedł na świat tutaj, aby dać życie i to dać życie w obfitości, that he wanted to tell you that he is that puzzle piece that is the only thing that can fit into that empty space in your life. Chciałbym powiedzieć, że on jest jedyną taką częścią puzzla, tej układanki, której brakuje jeszcze w waszym życiu. You see, one of the ways that Satan comes to kill, steal and destroy. Co jeśli właśnie szatan przychodzi, aby zabijać, kraść i niszczyć? He tries to get us to fill that empty space with all kinds of other things in our life. Jeśli tam szatan przychodzi, to on stara się wypełnić tą pustkę, tą lukę
różnymi dziwnymi rzeczami. He knows that only Jesus can really fill that space, but he's trying to get us to fill that space with other things in our lives. On wie, że Pan Jezus może przyjść i wypełnić sobą tą pustkę, ale on stara się przyjść i wypełnić to czymś innym. These are some of the things I think that Satan tries to use to get us to try to put something else in that place. Więc ja czuję to po prostu, że Satan po prostu przychodzi i stara się wcisnąć tam cokolwiek. For example, maybe an education for you young people. Na przykład dla młodych może edukacja w tej chwili. If I only get the right education, I'm just going to be fulfilled in life. Jeśli będę myślał, że jeśli tylko zdobędę dobrą edukację, moje życie będzie wypełnione. Yet I know a lot of people in Poland who've gotten the education they thought they wanted, but they feel completely empty after that. Ja znam ludzi w Polsce, którzy poszli na uczelnię, poszli się kształcić, ale po skończeniu jej czuli się dalej bardzo pusto, jeszcze gorzej. If I just get married and have a family, I'll be completely fulfilled. Mogę pomyśleć, że jeśli tylko się ożenię, wyjdę za mąż i będę miał rodzinę, to będzie wszystko cudownie. Of course, maybe that brings some joy. Może to przynieść oczywiście radość. But it doesn't replace the peace that is Jesus Christ, that's the only peace that can actually fulfill us in our life. Ale to wszystko nie wypełnia tego, nie zastępuje tego elementu, który pasuje do tego, do tej brakującej układanki. And a thing like education and a job or a family, these aren't negative things necessarily. Oczywiście, że rodzina, praca, edukacja niekoniecznie są złymi rzeczami, tak? But what happens when you're not fulfilled by those things? Sometimes we turn to other things to try to fill that space in our life. Ale co jeśli nie jesteśmy napełnieni, nie mamy tego? Co jeśli staramy się wypełnić to jeszcze innymi rzeczami? We think to ourselves, this life sucks. Myślimy sobie w końcu, to życie jest do bani. And then we want to just escape from the reality of this life. Więc chcemy się uwolnić od rzeczywistości w tym życiu. And so we just say, maybe I can escape from the realities of this life by opening up some beer or opening up some alcohol and just downing this alcohol, drinking this alcohol. Więc myślę sobie na przykład, po prostu wydostanę się z tego życia. Będę pił piwo, alkohol, nie wiem, brać narkotyki, żeby się tylko oderwać. It makes me feel really good for the moment because I'm escaping from the realities of this life. Więc na ten moment będę się czuł dobrze, bo akurat nie będę wtedy pamiętał o tej rzeczywistości. But when you wake up in the morning, you just have an awful bad headache. Bo, ale wtedy, kiedy budzisz się następnego dnia, często mamy wielki ból głowy. And you feel empty again. I znowu czujesz się pusty. Because you were trying to fill that space that only Jesus can fill with something like beer or alcohol. Ponieważ starałeś się wypełnić tą pustkę, ten brakujący element czymś, co tylko może Jezus wypełnić. Maybe you're a young person here today and you just really are trying to fulfill that empty space with a wrong sexual relationship. Może wielu młodych ludzi chce wypełnić taką tą pustkę jakimiś relacjami seksualnymi. And you think that's just going to make me feel fulfilled. I know it. I myślicie, tak, to mnie uczyni takim pełnym szczęścia. Or maybe you're just saying, you know what, I'm really enjoying these cigarettes, I'm enjoying these drugs, you know, maybe you experiment with drugs or something like that. Możecie myśleć, tak, mam dobre doświadczenia z narkotykami, z alkoholem. But at the end of the day, you're still empty. A na końcu dnia, po tym wszystkim i tak ciągle jesteście pusti, czujecie pustkę. I'd like to tell you something today. Chciałbym wam coś dzisiaj powiedzieć. I also tried in my life. I don't want to get into a testimony, but I also tried in my life to fill that empty space with other things in my life. Powiem wam, że ja też w swoim życiu próbowałem wypełnić tą pustkę czymś. I even tried to fill that empty space with church. Chciałem nawet to wypełnić tą pustkę wypełnić kościołem. Church isn't that piece that fits that. It's only Jesus. Ale Kościół nie jest tym brakującym elementem. Tym brakującym elementem jest tylko Jezus. I'm not saying church isn't important, but what I'm saying is that only Jesus can fill that space. Ja nie mówię, że Kościół nie jest ważny, ale tylko Jezus może wypełnić tą pustkę. A personal hand-holding relationship with Jesus. And then you just say, Jesus, I want to turn from my sin and turn to you. Żebyście mogli powiedzieć, że Panie Jezu, ja chcę się odwrócić od swoich grzechów i zwrócić swoją twarz na Ciebie. I believe that you came to the earth and you died on the cross. Ja wierzę, że Ty przyszedłeś tutaj na ziemię i umarłeś na krzyżu. I believe that you rose again from the dead. Ja wierzę, że zmartwychwstałeś. And I believe you did all of that for me. Ja wierzę, że to wszystko zrobiłeś dla mnie. So that if I believe in you, więc jak ja będę wierzył w Ciebie, I can be forgiven of my sins too. Moje grzechy mogą być wybaczone. And then you just cry out to Jesus, you say, Jesus, I invite you to come into my heart, into my life, into that empty space. I invite you.
Możecie krzyczeć: Panie Jezu, ja Cię zapraszam, abyś wypełnił moją pustkę w sercu, abyś wypełnił moje życie. Not only is this the only way to find true fulfillment in this life, nie tylko jako znaleźć wypełnienie swojego życia, but this is the only way to heaven. Ale to jest też jedyna droga do nieba. Satan comes to kill, steal and destroy. Szatan przychodzi tutaj, aby niszczyć, zabijać i kraść. But Jesus came to give life and life abundantly. Ale Pan Jezus przyszedł, żeby zrobić coś innego, aby dać życie i to życie w obfitości. Satan understands that this life, this world is almost done with. The end of time is drawing near. Szatan wie, że czas końca świata się zbliża, że to wszystko się kiedyś skończy, i on wie o tym. And he's trying to drag as many people into hell with him as he can. I on stara się podciągnąć za sobą tak wielu ludzi, jak tylko może, do piekła za sobą. But Jesus is calling out to you today. Ale Pan Jezus woła do ciebie dzisiaj. Will you hear his voice? Czy usłyszysz jego głos dzisiaj? Will you hear his voice that says, all you need is me in you? Czy usłyszysz taki głos, który mówi: wszystko, czego potrzebujesz, to tylko to jestem ja w twoim życiu? And it's as simple as just crying out and talking to him like you would a friend. I to jest proste, to jest po prostu wołanie do niego, tak jak do przyjaciela. I just want to invite you, if you'd like to pray and ask Jesus Christ into your heart, you've never done such a thing, we're going to be here, our team will be here, we want to pray with you, and we want to just be able to lead you to Jesus and see you fill that empty space in your life with Jesus Christ. Jeśli byście chcieli, jeśli czujecie taką potrzebę, takie pragnienie, aby przyjść tutaj i modlić się o to, aby Pan Jezus przyszedł do waszego serca, nasz zespół tutaj będzie, my tu będziemy dookoła was, jeśli chcecie, po prostu podejście, poproście, będziemy się z wami modlić.
Again.